12 maja wspominamy błogosławioną Imeldę Lambertini, dziewicę. Imelda urodziła się w Bolonii w rodzinie hrabiego Egano Lambertini w 1320 lub 21 roku. Rodzice oddali ją jako oblatkę w wieku 10 lat do klasztoru dominikanek w Bolonii. Jej pobożność i gorliwość w służbie Bożej budowały otaczające ją starsze siostry. Jednak z powodu młodego wieku odmawiano jej przyjęcia komunii świętej. Gdy Imelda miała 12 lat, w czasie mszy świętej w uroczystość wniebowstąpienia modliła się gorąco o połączenie się z Jezusem w komunii świętej. W pewnym momencie hostia uniosła się z puszki i zawisła nad głową Imeldy. Kapłan pojął wolę Bożą i podał Imeldzie komunię. Dziewczynka zmarła w ekstazie po przyjęciu tej pierwszej i ostatniej cudownej komunii świętej. Fakt ten jest potwierdzony w martyrologium klasztoru pod datą 12 maja 1333 roku i na jej grobowcu przez napis opisujący ten cud. Przy przeniesieniu jej ciała do nowego klasztoru, dokąd siostry się przeniosły, nie zachowano grobu ani napisu widocznych jeszcze w 1582 roku. Kult błogosławionej Imeldy został oficjalnie zatwierdzony przez Leona XII 20 grudnia 1826 roku. Akcja Piusa X na korzyść wczesnej Komunii Świętej przywróciła żywotność temu kultu, czego rezultatem było ustanowienie Bractwa Błogosławionej Imeldy. W Polsce to bractwo było bardzo żywotne do czasu II wojny światowej. Niestety po wojnie jego działalność nie została wznowiona. Oprócz tego bractwa w Polsce istniało Stowarzyszenie Eucharystyczne, zwane Sodalicją Błogosławionej Imeldy, założone przez Helenę Janukaitis, późniejszą dominikankę klauzurową. Po II wojnie światowej bractwo to stopniowo zanikło. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Imeldy Dziewicy udziel nam łaski prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.